kryminatorium. Jedna z wersji tej historii mówi o tym, że gdy w kwietniu 1941 roku w trakcie działań wojennych wojska niemieckie zajęły miasto Pożarewac, postanowiono wykorzystać do celów wojskowych miejscowe więzienie dla kobiet. Wcześniej należało jednak przenieść w inne miejsce więźniarki, które już tam były. Żołnierze zaczęli opróżniać wszystkie cele. W jednej z nich, na samym końcu ponurego korytarza, natknęli się na kobietę, która w niczym nie przypominała pozostałych kryminalistek. Po otwarciu ciężkich, żelaznych drzwi ujrzeli wychudzoną staruszkę siedzącą na skromnej pryczy. Była siwa, niemal zupełnie ślepa i bezzębna. Zdawała się być pogrążona w jakimś hipnotycznym transie. Nie zwróciła nawet uwagi na to, że kilku uzbrojonych żołnierzy weszło do jej celi i bacznie się jej przyglądało. Milczała, gdy pytali ją o nazwisko i wiek, mimo że przecież kiedyś znakomicie posługiwała się językiem niemieckim. Nie wiedziała, gdzie jest i dlaczego. Niemieccy żołnierze nie mogli zrozumieć, dlaczego ktoś trzymał ją pod kluczem. Co złego mogłaby komukolwiek zrobić taka niepozorna staruszka? Nawet jeśli popełniła w życiu jakieś przestępstwo, to komu byłoby w stanie zagrozić teraz? Gdy wyprowadzali ją z ciemnej celi, nawet przez myśl nie przeszło im, że ta niepozorna babcia miała już 104 lata i nie znalazła się w więzieniu przez przypadek. Baba Anujka, bo tak ją niegdyś nazywano, była nie tylko pierwszą bałkańską seryjną morderczynią, ale nawet dziś uznawana jest za tę największą. Gdy ostatnio opublikowałem odcinek o zabójczych kobietach we wiosce Nodźriw, trudne słowo, zauważyłem, że temat spotkał się z waszym dużym zainteresowaniem. Ktoś z was, jeden z słuchaczy, gdy zapoznał się z tym tematem, zaproponował podjęcie podobnej sprawy. Mamy więc kolejną morderczynię z południowej Europy. Taka stara kobiecina, a tyle śmiertelnych ofiar na sumieniu. Aż trudno w to uwierzyć, ale zanim przejdziemy do szczegółów sprawy i przedstawienia sylwetki baby Anujki, pragnę wam oczywiście przypomnieć, że ja nazywam się Marcin Myszka i nowe odcinki mojego programu Kryminatorium publikuję w każdy poniedziałkowy poranek na Spotify oraz innych, często darmowych, aplikacjach podcastowych. Jednocześnie chcę wam teraz podziękować za wszystkie odsłuchy. Spotify opublikowało ostatnio zestawienie z najpopularniejszymi utworami, muzykami i oczywiście podcastami. Kryminatorium w 2020 roku było najczęściej słuchanym podcastem w Polsce. Nasze grono miłośników ciekawych historii z dreszczykiem powiększa się z miesiąca na miesiąc. Dlatego w imieniu moim i całego zespołu, który działa przy tym projekcie, bardzo wam dziękuję za zaangażowanie, aktywność i za to, że słuchacie podcastu regularnie. Swoją drogą, ze Spotify'owych zestawień wynika, że rekordzista wysłuchał, uwaga, 39 odcinków w ciągu jednego dnia. Jestem pod ogromnym wrażeniem. Trudno będzie przebić taki wynik, ale kto wie, może w nadchodzącym roku komuś się to uda. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. Przyszło na świat w roku 1837. Choć należy pamiętać, że ta data nie jest pewna, bo sama kobieta twierdziła, że urodziła się rok wcześniej. Była córką bogatego rumuńskiego hodowcy bydła z Wołoszczyzny. Miała kilkanaście lat, gdy cała rodzina przeniosła się do serbskiej Wojwodiny, wchodzącej wtedy w skład Austrii pod panowaniem Habsburgów. Zamieszkała w niewielkiej wsi Wladimirowiec, leżącej około 50 km na północny zachód od Belgradu, a w pobliskim Panczewie ukończyła elitarną szkołę dla dzieci z bogatych rodzin. Tam nauczyła się podstaw medycyny i chemii. Poznała też 5 języków. Ale ta dziewczyna, która wtedy mieszkała w internacie, różniła się od innych uczennic. Rówieśnicy mówili, że jest dziwna. Nocami często lunatykowała, a to przesądne współlokatorki odczytywały jako przejaw kontaktów z siłami nieczystymi, może nawet z samym diabłem. Niektórzy wprost widzieli w niej czarownicę.
Ona sama przeważnie śmiała się z podobnych zabobonów, ale czasami, gdy koleżanki zbyt mocno jej dokuczały, wykorzystywała przypiętą do niej łatkę wiedźmy. Jeśli nie dacie mi spokoju, to pozamieniam was wszystkie w węże albo ropuchy. Poskarżę się samemu diabłu. A on już będzie wiedział, co z wami zrobić. Lepiej nie igrajcie z siłami zła. To skutkowało. Anna miała święty spokój i mogła uczyć się bez przeszkód. Jej największą pasją szybko stało się leczenie ludzi. Choć ona sama od medycyny konwencjonalnej znacznie bardziej wolała tę ludową. Po ukończeniu szkoły szybko zyskała reputację niezwykle skutecznej zielarki i uzdrowicielki. Do mieszkającej w rodzinnym domu Anny zaczęli przychodzić mieszkańcy okolicznych miast i wsi. Niezwykle rzadko brała od nich zapłatę za swoje usługi. Zresztą zdecydowaną większość jej klientów stanowili ludzie biedni, więc i tak nie mieli czym płacić. Za uratowane zdrowie lub życie przynosili zwierzęta lub płody rolne. Ludzie ją podziwiali i szanowali. Mówiła 5 językami i miała niezwykle rozległą, jak na tamte czasy, wiedzę medyczną. Jednak w parze z sukcesami zawodowymi nie szły te sercowe. Miała 20 lat, gdy uwiódł ją dużo starszy od niej oficer austriackiej armii, po czym porzucił bez słowa, zostawiając po sobie pamiątkę w postaci kiły. Młoda znachorka załamała się i zupełnie odcięła od świata. Nie wychodziła z domu. Całkowicie poświęciła się doskonaleniu swojej medycznej wiedzy. Na każdym kroku demonstrowała też swoją wielką nienawiść do mężczyzn. Takiej postawy nie mógł znieść jej schorowany ojciec. O nie, moja droga, na to się zgodzić nie mogę. Możesz sobie nienawidzić innych chłopów, ale ślub wziąć musisz. Twoi bracia zmarli młodo, a ty sama nie dasz sobie rady z pracy na gospodarstwie. Oczekuję zatem zięcia i wnuków, aby po mojej śmierci był ktoś, kto zajmie się całym naszym dobytkiem. Jednak ona nie chciała wyjść za mąż. Ojciec wziął więc sprawy we własne ręce. Postanowił zaaranżować małżeństwo swojej córki z bogatym gospodarzem, który mieszkał w tej samej wsi i był starszy od kobiety o ponad 20 lat. Niedługo później odbył się ślub zielarki, która już jako Anna Pisztonia zmuszona była porzucić ludową medycynę, aby zająć się domem, a na brak zajęć nie narzekała. W ciągu 20 lat małżeństwa urodziła i wychowała 11 dzieci. Ku jej wielkiej rozpaczy dorosłości dożyło jednak tylko jedno. Syn, który zanim wyjechał do Ameryki, został bogatym kupcem. Pomimo nienawiści do mężczyzn, jej małżeństwo uchodziło za udane i zgodne. Po śmierci męża 40-letnia wdowa wróciła do dawnych praktyk. Znów zaczęła leczyć ludzi, a każdą wolną chwilę poświęcała na studiowanie kolejnych ksiąg medycznych. Gdy niedługo po mężu zmarł jej ojciec, w swoim domu urządziła własne laboratorium, które nazywała warsztatem alchemika. Do pomocy przygarnęła sobie upośledzoną dziewczynę z sąsiedniej wsi, która stała się jej zaufaną służącą. Anna z wielką pasją oddawała się udoskonalaniu swojej wiedzy z dziedziny wytwarzania leczniczych eliksirów. Udoskonalała stare przepisy i tworzyła nowe. Na początku głównym zadaniem tych eliksirów było leczenie najróżniejszych chorób. Jednak z czasem Anna przekonała się, że wzrósł popyt na lekarstwa zupełnie innego rodzaju. Coraz większym powodzeniem cieszyły się mikstury nazywane przez znachorkę wodą miłosną i, jak sama nazwa wskazuje, miały pomóc innym kobietom w odzyskiwaniu utraconego uczucia u swoich mężów lub kochanków. Wśród tych klientów, którzy na brak miłości nie narzekali, sporym zainteresowaniem cieszyły się eliksiry, które zamiast pomagać w leczeniu, miały określoną chorobę wywołać. W istniejącej od kilkunastu lat monarchii austro-węgierskiej prawdziwą zmorą dla mężczyzn stała się obowiązkowa 3-letnia służba wojskowa. Podlegali jej wszyscy młodzi mężczyźni. Z
Specjalnie przygotowana mikstura zawierała w sobie zarówno toksyny pochodzenia roślinnego, jak i niewielkie ilości trutki na szczury, rtęci oraz arszeniku. Odpowiednio dobrane proporcje pozwalały wywołać u mężczyzn pożądaną przez nich chorobę, często długotrwałą, co pozwalało im skutecznie unikać powołania do armii. Warunek był tylko jeden. Pamiętaj tylko, żeby mojej wody pić tyle, ile ci powiem, i ani kropli więcej. Jeśli nie posłuchasz i wypijesz mniej, nie będzie efektu. A jeśli wypijesz więcej, mogą pojawić się poważne kłopoty. Chłopi nie zawsze słuchali słów znachorki, którą wkrótce wszyscy zaczęli nazywać babą Anujką, co w wolnym tłumaczeniu oznaczało po prostu babcię Aniulkę. Za sprawą przyrządzonych specyfików dochodziło do częstych zatruć. Zamiast spodziewanej choroby przychodziła śmierć. Nie wiadomo, czy przedawkowanie specjalnych mikstur wynikało z łakomstwa mężczyzn, którzy za wszelką cenę chcieli uniknąć wojska, czy bardziej z pomysłowości ich żon, które w tym specyfiku znalazły sposób na skuteczne pozbywanie się niechcianych mężów. Mężczyźni zaczynali chorować i opadać z sił. Po około 2 tygodniach umierali. Ich majątki przejmowały żony, po czym wychodziły ponownie za mąż i wracały do baby Anujki po kolejną porcję tej magicznej wody. Wkrótce zbliżająca się do 60 kobieta stała się specjalistką od rozwiązywania problemów małżeńskich, ale czyniła to w taki sposób, że tylko jedna ze stron była zadowolona. Babo Anujko! Słyszałam, że można kupić u ciebie specjalny napój, po którym nie będę już bita przez męża. Ale tak, no wiesz, że już nigdy na mnie ręki nie podniesie. Przenigdy. I wtedy skończą się wszystkie moje problemy. Anujka po wysłuchaniu trudnych, życiowych historii zadawała zazwyczaj tylko jedno pytanie. Jak duży jest twój problem, kochana? Było to zamaskowane pytanie o wagę mężczyzny. Ta wiedza pozwalała dobrać odpowiednie proporcje mikstury. Na podstawie danych dostarczonych przez klientki, bez względu na to, z jak poważnym problemem się one zmagały, zaczarowywała wodę, czyli dolewała do niej niezbędne stężenie trucizny. Aby zaimponować kobietom i osiągnąć zamierzony efekt tajemniczości, starała się być bardzo teatralna. Siedziała w ciemnym pokoju, ubrana na czarno, z czarną chustą na głowie. Mruczała pod nosem nieznane nikomu słowa, a wokół niej unosił się gęsty dym z kadzideł. Przyznajcie, takie przedstawienie mogło zwiększyć wiarygodność znachorki. Gdy baba skończyła swoje show, rozsypywała po całym pomieszczeniu popiół i zioła. Twierdziła, że tylko w taki sposób sprawi, że zaczarowana woda będzie działać. Potrząsając specjalnym dzwonkiem, udawała, że nawiązuje kontakt z samym diabłem. Często kazała sobie przynosić białe lub czarne kury lub kępki włosów należące do nieszczęśników, których miała odprawić z tego świata. Wreszcie wstawała i wkładała w rękę swojej klientki flakonik z wodą. Gdy dzień 8 nadejdzie, twój problem odejdzie. Takie praktyki sprawiły, że szybko zaczęto babę Anujkę nazywać wiedźmą i czarownicą. Z jednej strony ludzie się jej bali, ale z drugiej wzbudzała respekt. Nikt nie ośmielał się jej przeszkadzać lub sprzeciwiać. Nawet miejscowi policjanci, informowani co jakiś czas przez lokalnych chłopów o tym, że baba może mieć coś wspólnego z przedwczesnymi zgonami innych mężczyzn, woleli trzymać się od domu kobiety jak najdalej. Dopóki nie ma dowodów przestępstwa, nie mogę zbyt wiele zrobić. Bardzo mi przykro. A już na pewno iść do tej staruchy nie zamierzam. I niczego sprawdzać nie będę. Ja tam w czary nie wierzę, ale jak to mówią, strzeżonego Pan Bóg strzeże. A wiadomo, czy jakiego uroku na człowieka nie rzuci. Chcecie, to sami idźcie. Tylko później pretensji nie miejcie, jeśli wam co ze łba albo z gorszego miejsca wyrośnie.
Przez następne lata lista klientów baby rozrastała się, a jej sława rozeszła się po całym regionie. Już nie tylko zdradzone i bite kobiety przechodziły po skuteczne lekarstwa na swoje problemy. Przybywali do niej również mężowie, którzy chcieli zrobić w swoim domu miejsce dla nowych, często o wiele młodszych i ładniejszych żon. Tymczasem wraz z liczbą klientów rozrastały się też miejscowe cmentarze. Anujka do perfekcji opanowała sposób naciągania ludzi, którzy sprawiali wrażenie osób zamożnych. Gdy gościła u siebie kogoś po raz pierwszy, po krótkim wstępie kazała takiej osobie wrócić następnego dnia. Będący tylko przejazdem, a co za tym idzie, bogaci klienci nie mieli zazwyczaj takiej możliwości. Często w akcie desperacji proponowali więc zapłacić więcej, byleby tylko zostali przez nią przyjęci. Wtedy godziła się, zapewniając im nawet nocleg i obfitą kolację, oczywiście za dodatkową opłatą. Podobno jej gośćmi byli nawet niektórzy ministrowie i generałowie. Byli gotowi zapłacić każdą cenę, aby ta przewidziała im przyszłość, bo takie zdolności również jej przypisywano. Nikt oczywiście nie zdawał sobie sprawy, że owe jasnowidzenie było tylko kolejną sztuczką. Kobieta posiadała niezwykły talent do stosowania czegoś, co dziś nazwalibyśmy socjotechniką. Głębokie spojrzenie w oczy, tajemnicze pauzy, nad wyraz poważne miny. W ten sposób do swoich rzekomych zdolności była w stanie przekonać nawet największych sceptyków. Ludzie szybko byli skłonni uwierzyć w to, czego sami nie rozumieli. Uzdrowicielka skutecznie przekonywała, że wie o kimś więcej niż w rzeczywistości i mówiła dokładnie to, co dana osoba chciała usłyszeć i za co hojnie zapłaciła. Władze austro-węgierskie dość długo lekceważyły doniesienia o tej tajemniczej działalności baby Anujki. Dopiero podejrzana śmierć pewnych nowożeńców sprawiła, że sprawą starej znachorki zainteresowały się odpowiednie służby, o czym w reportażu serbskiej telewizji opowiedział profesor Simon Dziermati, autor jedynej jak do tej pory biografii baby Anujki. Młodzi znaleźli się po prostu w niewłaściwym miejscu, niewłaściwym czasie. Oboje nie mieli jeszcze 18 lat i wracali pieszo ze swojego wesela. Anujka zobaczyła ich przez okno swojego domu, wyszła do nich owinięta czarną chustą. Dzień był upalny, więc zaproponowała im wodę. Młodzi wypili, podziękowali i poszli dalej. Po 8 dniach pierwsza umarła dziewczyna. 4 dni później jej młody mąż. Jako że para była bardzo lubiana w swojej wiosce, ich nagła i niespodziewana śmierć poruszyła wszystkich mieszkańców. Oskarżenia padły na 77-letnią Anujkę. Ktoś doniósł na nią i kilka dni później znachorka została aresztowana. Miesiąc później stanęła przed sądem. Jestem niewinna. Ja życia nie odbieram. Chciałam pomagać ludziom i co mam w zamian? Oszczerstwa i kłamstwa. Tak mi się odpłacają. Maj był upalny, młodzi byli spragnieni, więc dałam im wody. Nie wyglądali na chorych. Ja nie mam pojęcia, co się z nimi później stało i jaka była przyczyna ich zgonu. Ale ja na pewno nie miałam z ich śmiercią nic wspólnego. W trakcie procesu nikt nie zdecydował się zeznać o tym, co wszyscy we wiosce wiedzieli. Nie wspomniano ani o zagadkowych zgonach młodych i zdrowych mężczyzn, ani o tajemniczych chorobach starych żon, które zaraz po swoim pogrzebie zastępowane były znacznie młodszymi kobietami. Ja tam nic nie wiem, wysoki sądzie, i do niczyich spraw się nie mieszam. Trucizny nigdy na oczy nie widziałem i nigdy nie słyszałem, aby ta babcia zrobiła komu co złego. Powoływani na świadków ludzie kłamali albo milczeli. I to nie z powodu szeroko rozumianej solidarności z sąsiadką. Motywował ich zwykły strach przed jej nadprzyrodzonymi siłami i późniejszą ewentualną zemstą. Sąd nie znalazł ostatecznie żadnych dowodów. Baba Anujka wróciła do swojej chaty. Czy rzeczywiście była odpowiedzialna za śmierć tej młodej pary?
Tego nigdy nie udało się historykom ustalić, ponieważ akta tej sprawy zaginęły w trakcie I wojny światowej. Tymczasem rozpadła się monarchia austro-węgierska, a władzę w Wojwodinie przejęli Serbowie. Utworzono Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców, przemianowane w roku 1929 na Królestwo Jugosławii. W tej nowej rzeczywistości Anujka kontynuowała swoją karierę wiejskiej cudotwórczyni. Jednak na początku lat 20. ubiegłego wieku zapotrzebowanie na jej usługi zaczęło spadać. Na wsiach zaczęli pojawiać się wykształceni medycy, którzy często za darmo zajmowali się leczeniem miejscowej biedoty. Baba Anujka potrzebowała więc kogoś, kogo dziś nazwalibyśmy agentką lub menadżerką. Ljubinka Milankow była młodą i energiczną dziewczyną. Za niewielką zapłatę zgodziła się zostać wspólniczką znachorki. Wpadła też na genialny pomysł, który sprawił, że o nadprzyrodzonych mocach baby zrobiło się jeszcze głośniej. Każdego wieczoru dziewczyna krążyła po wsi w poszukiwaniu potencjalnych klientek. Zakradała się pod wiejskie chałupy i podsłuchiwała sąsiedzkich rozmów. Często bywało tak, że kobiety idące do studni po wodę zwierzały się sobie nawzajem ze swoich sekretów. Opowiadały także o swoich miłosnych problemach. Gdy dziewczyna zebrała już wystarczającą ilość informacji, podchodziła do nich niespodziewanie. Ależ wielkie są wasze problemy. Dlaczego nie pójdziecie z nami do baby Anujki? Mi wiele razy pomogła i teraz szczęście mnie już nie opuszcza. Idźcie jutro do jej chaty. Nawet nic jej nie musicie mówić. Ona taką moc posiada, że sama odgadnie, z czym do niej przychodzicie. Potem biegła prosto do znachorki i zanim nadszedł świt, opowiadała jej to, czego dowiedziała się od kobiet. Gdy te wkrótce zjawiły się na miejscu, Anujka dokładnie wiedziała, z jakim problemem do niej przyszły. Dzięki temu już na początku spotkania miała u swoich klientek ogromny autorytet. W końcu bez żadnego problemu potwierdziła swoje nadprzyrodzone zdolności. Nie trzeba było długo czekać, aby wieści o jej cudownych mocach rozeszły się lotem błyskawicy z siłą większą niż do tej pory. Wkrótce nikt już nie mówił o starej zielarce inaczej, jak tylko, że jest wiedźmą i czarownicą. W wolnych chwilach Ljubinka pomagała babie w jej warsztacie. Mieszała mikstury, przygotowywała lekarstwa, odmierzała składniki. Z wielką chęcią chłonęła tę ludową wiedzę, którą Anujka się z nią dzieliła. Tymczasem młodzi i zdrowi mężczyźni wciąż umierali. Dopóki jednak śmiertelne choroby dotyczyły osób mniej zamożnych, nikt się tym specjalnie nie interesował. Jednak z czasem zaczęło dochodzić do tajemniczych zgonów coraz bogatszych obywateli. A oni mieli już znacznie więcej wpływowych przyjaciół, którym ta szybka śmierć nie wydawała się tak do końca naturalna. Pierwszy sygnał, że w regionie dochodzi do zbyt wielkiej liczby zagadkowych zgonów, władze Wojwodiny otrzymały po śmierci pewnego bogatego karczmarza i restauratora. Niedługo później, w podobnych okolicznościach, z życiem pożegnał się wielce szanowany burmistrz Panczewa. I nie był to ostatni taki przypadek. Miarka przebrała się, gdy w krótkim odstępie w bogatej rodzinie doszło do dwóch zgonów w jednym domu. Najpierw na śmiertelną chorobę zapadł 39-letni mężczyzna, a później jego 70-letni ojciec. Władze postanowiły bliżej przyjrzeć się tej sprawie. Śledztwo wykazało, że tą samą śmiercią zmarło w krótkim czasie 9 zamożnych mężczyzn i we wszystkich tych przypadkach największe korzyści odniosły żony lub córki ofiar. Ciała ekshumowano i przebadano na Uniwersytecie w Belgradzie. Okazało się, że wszystkie ofiary zostały otrute. Natychmiast przesłuchano żony ofiar, które w obawie przed aresztowaniem zaczęły tłumaczyć, że mężczyźni zmarli po przyjęciu leków przygotowanych przez miejscową znachorkę.
To ona, to ta stara zielarka. Kupiłam od niej magiczną wodę, która miała wyleczyć mojego męża. Nie wiedziałam, że to trucizna. Przysięgam na Boga. Ją aresztujcie, to morderczyni. Tak też się stało. W lipcu 28 roku baba Anuika została aresztowana. Razem z nią zatrzymana została jej wspólniczka. O ile 91-letnia staruszka milczała jak zaklęta i nie przyznawała się do winy, to jej pomocnica, przyciśnięta przez stróżów prawa, nie utrzymała języka za zębami. Ludzie przyjeżdżali do nas dorożkami i samochodami, nawet z bardzo daleka. Jej mikstury były najlepsze na świecie. Dzięki temu żony mogły skutecznie pozbywać się swoich niechcianych mężów. Swymi zeznaniami babę Anuikę obciążył również syn jednego z ekshumowanych mężczyzn. Najbogatszy gospodarz we wsi został otruty przez swoją trzecią żonę rok wcześniej. Ja od początku podejrzewałem, że mój ojciec został otruty przez moją macochę. Chciałem to sprawdzić i wysłałem do niej mojego kolegę, którego ona nie znała. Na moją prośbę miał potwierdzić, czy wiejskie plotki są prawdziwe. Mężczyzna wprost opowiedział staruszce, że zamierza pozbyć się swojego starego krewnego. Zapytał też, czy może u niej kupić skuteczną truciznę. Kobieta zapytała o wagę przyszłej ofiary, po czym przyniosła pojemniczek ze specjalną wodą. Jednak kolega klienta zaczął głośno wątpić w skuteczność tej mikstury, a to zdenerwowało kobietę. Wypróbuj, to się przekonasz, niedowiarku. Jeśli ostatnio podziałała na innego, a chłop to był wielki jak dąb, to poradzi sobie z każdym. 11 czerwca 1929 roku jeden z austriackich dzienników napisał: w sądzie karnym w małym jugosłowiańskim miasteczku Panczewo rozpocznie się dziś jeden z najbardziej zabójczych i wielkich procesów o otrucie we współczesnej historii kryminalnej. Oprócz oskarżonej 92-letniej znachorki, przed sądem stanie również kilka kobiet oskarżonych o współudział w otruciu 9 mężczyzn. Na ławie oskarżonych były zarówno żony zmarłych mężczyzn, jak i wspólniczka baby Anuiki. Sława 92-letniej znachorki wyszła poza Jugosławię, a nawet całą Europę. O trucicielce pisały gazety w Australii i Stanach Zjednoczonych. Amerykańscy dziennikarze przedstawili Anuikę nie tylko jako pierwszą bałkańską seryjną morderczynię, ale i najstarszą na świecie. Tym razem ludzie nie bali się już zeznawać tak bardzo jak podczas procesu sprzed 15 lat. Najwięcej do powiedzenia sędziemu miała oczywiście wspólniczka, która przedstawiła się jako uczennica baby. Czy twoja pani dawała ludziom swoje mikstury za pieniądze? Tak, oczywiście. Ludzie przyjeżdżali po nie nawet z daleka, bo były najskuteczniejsze. Dzięki jej czarom takie były. Sam diabeł jej w tym pomagał. A czy prawdą jest, że oskarżona przygotowywała także mikstury na niechciane porody? No owszem, robiła. Ale nie mikstury, tylko proszek. Ale on nie pomagał. Kobiety później rodziły i przychodziły z płaczem, że to nie magiczny proszek, tylko zwykły kurz im sprzedałyśmy. Ale ja wiem, że moja pani tak specjalnie robiła, bo nie chciała przeszkadzać dzieciom, by na świat przyszły. Dorosłych to ona szczerze nienawidzi, ale dzieci wprost uwielbia i nigdy by ich nie zabiła. Zeznania te spowodowały, że z aktu oskarżenia wykreślony został zarzut o dokonywanie nielegalnych aborcji. W zamian pojawił się inny – oszustwa. Siedząca na sali sądowej 92-letnia staruszka na wszystkie obciążające ją zeznania reagowała w bardzo żywiołowy sposób. Wybiegała ze swojego miejsca na środek sali i machała zaciśniętą pięścią przed oczami świadków. Raz głośno się śmiała, innym razem krzyczała na świadków, prokuratorów, a nawet na sędziego. Bardzo często sądowy dozorca musiał ją uspokajać i siłą odprowadzać na miejsce dla niej przeznaczone. Przyglądający się procesowi dziennikarze podkreślali, że nie wyglądała i nie zachowywała się ona zgodnie ze swoim wiekiem, a bardziej jak kobieta, która ma nie więcej niż 50 lat.
Największym problemem dla osób, które odpowiadały za porządek na sali sądowej, było sprawienie, aby staruszka przestała używać wulgaryzmów. Większość osób opuszczających miejsca dla świadków żegnana była przez padające z ust baby głośne wyzwiska i przekleństwa. Jak śmiesz tak łgać, ty diabelski pomiocie! Ty wężownico jedna! Ty kłamliwa ladacznico! Oczywiście, możemy się domyślać, że baba używała wówczas nieco mocniejszych słów, ale te zamienniki muszą nam na potrzeby podcastu wystarczyć. Gdy w końcu znachorka zaczęła być przesłuchiwana przez prokuratorów, wszystkim oskarżeniom zaprzeczyła. Zapytano ją, czy sprzedawała kobietom truciznę. Nie, ja nic nie wiem o truciźnie. Nie pamiętam. Może to był lek na stopy? Albo na kaszel. Innym razem łapała się za głowę i zakrywając swoje uszy dłońmi, krzyczała na całą salę. Chyba ogłuchłam. Nic nie słyszę. Nic nie słyszę. Gdy nie przeklinała i nie wyzywała kolejnych świadków, potrafiła być ujmującą babcią, pełną poczucia humoru, a nawet nieśmiałości. Kiedy dziennikarze robili jej zdjęcia, ze wstydem zakrywała swoje usta w taki sposób, aby nie było widać, że nie ma ani jednego zęba. Dlaczego robicie mi zdjęcia? Czy nie ma tu piękniejszych kobiet? Czy ja jestem jakimś cudem świata? Podczas przerwy w procesie jeden z dziennikarzy austriackiej gazety uzyskał zgodę na przeprowadzenie z nią krótkiej rozmowy. W jej trakcie Anujka podeszła do lustra w swojej celi. Popatrzyła na swoją 92-letnią twarz, po czym ze smutkiem w głosie powiedziała: czy ja naprawdę jestem taka stara i brzydka? Wie pan dlaczego? To dlatego, że nie mam zębów. Te, które dostałam w więzieniu, są źle zrobione i nie pasują. Ten dentysta jest pękartem diabła. Gdybym miała dobrą protezę, byłabym piękniejsza. I nawet mogłabym ponownie wyjść za mąż. Nie wierzę, że wkrótce wrócę do domu. Myślę, że sędzia da mi 2 lata. Chociaż jestem niewinna. Nie myliła się, choć kara okazała się być znacznie surowsza. Mimo że świadkowie wskazywali, że ofiar baby było dużo więcej, ostatecznie prokuratorom udało się udowodnić jedynie udział w 2 otruciach. W lipcu 1929 roku sędzia odczytał wyrok skazujący. Oskarżona została uznana za winną zarzucanych jej czynów. Nie ulega wątpliwości, że sprawiedliwym wyrokiem byłby dożywotni pobyt w więzieniu. Jednak z uwagi na podeszły wiek oskarżonej, zostaje ona skazana na 15 lat pozbawienia wolności, co według wszelkiego prawdopodobieństwa i tak sprawi, że oskarżona nigdy nie wyjdzie z więzienia. Baba Anujka wyrok przyjęła tak, jak wcześniej przyjmowała zeznania świadków, czyli głośno i energicznie. Jestem niewinna. Pomagałam tym biednym ludziom. Leczyłam ich, dawałam im cenne rady. Doniosę o tym, gdzie trzeba. Król dowie się, że zostałam niesłusznie skazana. Apelacja wniesiona przez jej obrońcę została odrzucona. Pomocnica znachorki usłyszała wyrok 8 lat więzienia. 2 kobiety, które oskarżono o podanie trucizny mężom, skazane zostały na dożywocie, a 2 inne uniewinnione. Została przewieziona do więzienia dla kobiet w miasteczku Pożarewac, gdzie, jak wszyscy się spodziewali, miała zostać zamknięta do końca swoich dni. W celi spędziła kolejnych 12 lat. W tym czasie ciężko zachorowała i niemal zupełnie oślepła. Dotknięta starczą demencją, przestała zdawać sobie sprawę z tego, gdzie jest i dlaczego. Wszyscy byli pewni, że zasądzony wyrok to dla niej dożywocie za kratkami.
Nie wiadomo, czy tak by się rzeczywiście nie stało, gdyby nie wybuch II wojny światowej i zajęcie Jugosławii przez wojska niemieckie. Dalsze losy starej znachorki pozostają nieznane. Podobno zmarła wkrótce po opuszczeniu murów więzienia, ale pojawiły się również głosy mówiące, że dożyła końca wojny w jednym z domów starców. Profesor Simon Germati zbadał wszystkie możliwe doniesienia, łącznie z tymi najbardziej nieprawdopodobnymi. Niektóre plotki sugerowały odważnie, że baba Anuika cudownie odzyskała siły, wzrok i zdrowie, a następnie powróciła do swojej praktyki znachorskiej. Te same opowieści dodają, że przed śmiercią wyrosły jej nawet nowe zęby. Jedni twierdzili, że dożyła 108 lat, inni, że więcej. Byli też tacy, którzy upierali się, że kobieta została zwolniona z więzienia po 8 latach i zmarła w swoim własnym domu w roku 1938. Nie udało mi się tego potwierdzić, ponieważ wszystkie te informacje pochodziły wyłącznie z dużo późniejszych ustnych opowieści. Historykom i badaczom nigdy nie udało się również ustalić dokładnej liczby osób otrutych przez mikstury baby. I pewnie nigdy nie będzie to już możliwe. Wielu członków rodzin ofiar odmówiło w trakcie śledztwa dokonanie ekshumacji zmarłych, którzy mogli zostać otruci. Możemy przypuszczać, że za takimi decyzjami często stały osoby, które były odpowiedzialne za śmierć swoich współmałżonków. Według ostrożnych szacunków należy uznać, że przyczyniła się do śmierci co najmniej 50 osób. Istnieją jednak mocne przesłanki, aby całkowitą liczbę ofiar umiejscowić w granicach 150, co uczyniłoby z tej staruszki jedną z największych trucicielek na świecie. Odcinek powstał w oparciu o książkę profesora Simona Germatiego, której fragmenty zostały zacytowane w materiale oraz na podstawie artykułów prasowych opublikowanych w latach 1928-30 w takich gazetach jak austriackie Tagblatt, Urbeiter Zeitung, Kronen Zeitung, Gasburger Chronik oraz nowojorskiej The Niagara Falls Gazette. Dodatkowo wykorzystano fragmenty reportażu telewizji serbskiej.